jeszcze trójkę naszych oficjeli o wręczenie nagród indywidualnych. Zaczniemy od najlepszej piątki turnieju. Tak, i poprosimy oczywiście na środek po odbiór nagród. Pierwszą piątkę turnieju zaczynamy od reprezentującego barwy WKK Wrocław, Mateusza Bieleckiego. Wielkie brawa! Drugim zawodnikiem nagrodzonym tytułem w pierwszej piątce turnieju jest również reprezentujący barwy WKK Wrocław, Igor Joka Bratasz. Czas na reprezentanta gospodarzy, na reprezentującego Twarde Pierniki Toruń, Jakuba Ciemińskiego. Następnym zawodnikiem, który trafia do pierwszej piątki i turnieju, jest reprezentujący Kasprowiczankę Ostrów, Michał Główka. Ostatnie miejsce w udziale w pierwszej piątce turnieju przypada do reprezentującego barwy Jagiellonki Warszawa, Błażeja Kulikowskiego. Poproszę trójkę w składzie pan sekretarz generalny PZKOS Jacek Jakubowski, wiceprezes klubu Twarde Pierniki Piotr Barański i komisarz zawodów Grzegorz Potęga o wręczenie nagród dla pierwszej piątki turnieju. Czas na najbardziej wartościowego gracza finału Mistrzostw Polski Młodziku w udziale Mateuszowi Kaszowskiemu z WKK Wrocław. Wielkie brawa na MVP turnieju. Czas na najlepszego strzelca. I to akurat było łatwe, policzalne zadanie. Najlepszym strzelcem w turnieju jest reprezentujący barwy Kasprowiczanki Ostrów Wielkopolski, Michał Główka. Że Michał Główka jest dzisiejszym solenizantem. Wszystkiego najlepszego. Jubilatu, przepraszam, oczywiście. Myślę, że sam sobie najpiękniejszy prezent, jak tylko Bóg wywalczył. Przed nami nagroda dla najlepszego zbierającego zawodnika turnieju. To też było łatwe zadanie, bo najlepszym zbierającym turnieju był reprezentujący gospodarzy Hubert Paluch.